Witam ponownie, cześć. Zabieramy się w końcu za fabułę gry tak naprawdę, czyli koniec lataniem na misję i tylko levelowaniem postaci, ulepszaniem sprzętu. Jesteśmy w zasadzie już na końcówce, tak więc trzeba by się zabrać, żeby w końcu coś ruszyć, fabułę gry do przodu. Przed nami sprawdzenie koordynatów wyciągniętych z mózgu kodeksa. Myślałem na początku, żeby dać Jasię odpocząć, wziąć Grzesia, jako że mapa pełna krysalidów, to nam nie za bardzo jest potrzebne ukrycie się, ale Grzesiu jest max level, Jasia nie. Więc nawet jeżeli jest trochę gorsza bojowo niż Grzesiu, to zawsze to jakaś szansa, żeby wbić poziom. Ilość żołnierzy na maksymalnym poziomie jest na końcu w statystykach gry ujęta. Nie wiem, czy to tam ma jakiś wpływ na lans końcowy, czy nie. Ja się staram ten współczynnik mieć zawsze duży. I'd expect heavy resistance either way. Good luck down there. No, wygląda dość uroczo. Okolica. The target coordinates are just ahead. Move to investigate the site. Hostile presence is currently unknown, but expect the worst. Position is obscured. Tak zrobimy. Będziemy się spodziewać najgorszego. Dobrze. Tu nam nie pokazuje za bardzo mapa żadnego kierunku natarcia, nic. Widzimy tylko, że startujemy w rogu. Gdzie nam się nie spieszy. Tu jest jakiś checkpoint, widzę. Tu kawałek drogi. Tutaj na tej mapie zdecydowanie cierpliwość popłaca. Biorąc pod uwagę, że jest tu multum krysalidów zakopanych. Nie sprowokowałem tej wieżyczki. Zrobiłbym parę kroków dalej, by tak było. Position confirmed. No tu się też coś słyszy dzieje. O proszę. Jakaś większa ekipa. To nie jest misja czasowo ograniczona, to możemy sobie ich spróbować rozpykać, po czym odpocząć, dychnąć, regenerować siły i iść dalej. Get ready for a surprise! Leci mina. Ach tak, widać, że wrócił Michał do składu i od razu trickshoty się pojawiły. Heading out. Hi, cowboy. Headed there now. Eyes on the prize. Eyes on the prize. Zero ciśnienia. Spokojnie sobie to jakoś rozpykamy. Okej, patrol chyba właśnie odkrył, że coś tu nie pykło. O, jeden się nie załapał na minę, widzę. Starczyk dalej. O! Kryty Simon ma srogie, naprawdę. I Guardian! O! I to był ten patrol. Nie szkodzi, czy ranni od miny, czy nie ranni od miny. O! Już słychać jakieś krysalidowe rozrywki. Szczęście tu nie ma cywili, tak więc... Jak się tam zakopują, odkopują. Już tak, pochodzili, dobrze, świetnie. To co, Ein może by coś tu pomógł?
It hit the plate. Poproszę teraz robota o jakąś kapitalizację tego. So schwierig ist das doch gar nicht. Bardzo ładnie. Loady. Back in. Tutaj nastąpił pewien zmiana konfiguracji w karabinie, tym naszym wyborowym. Wywaliśmy ten podstawowy magazynek powiększony i na ten moment zamontowaliśmy hair trigger, lepszy jaki był. Dzięki czemu każdy strzał z karabinu ma 15% szans, że nie zużyje akcji. Co tam pewnie w części się zdecydowanie nie zdarzy niż zdarzy. Ale Gunslinger nie potrzebuje na karabinie jakichś niesamowitych rzeczy. Prawdopodobnie jak będziemy gdzieś iść na jakieś ważniejsze misje, to sobie tam zamontujemy ponownie rozszerzony magazynek, z tym, że taki najlepszy z najlepszych. Okej, tu jest niby concealment, ale pamiętamy, że concealment w przypadku krysalidów to nie jest za bardzo przewaga. Okej. Alles klar. Reload. Diese Einheit lädt jetzt nach. On my way. Affirmative, covering now. Dobrym pomysłem był robot szedł pierwszy, zdecydowanie. On jest odporny na truciznę krysalidów, tak więc nawet jak mu się oberwie, to będziemy płakać. O, coś chyba się będzie działo. Owszem. O, jaki ciekawy skład. Dwóch robot. Dwa razy. Nie spodobało się to robotowi, że nie trafił. Okej, czy możemy zobaczyć, co tu się dzieje? Dobrze, dziękuję. Okej, no nic takiego jakiegoś bardzo dramatycznego. Robot, przypominam, ma już umiejętność, która pozwala mu ostrzeliwać pasywnie rozbiegające się pody. Nazywało się to Hunter Protocol właśnie. Tak się to właśnie nazywało, okej. Cztery pokazujesz, a ja widzę trzy. A, tu jest koleżanka druga. Okej, no to co? Mógłbym tutaj walnąć plaster bomb. To byłoby takie dość prozaiczne użycie tej umiejętności. Mógłbym tu przed stormem pojechać i zrobić trochę porządki z tym budynkiem. Nawet by się chyba dało. Tak, dwie z nich bym mógł drobnąć tym przed stormem. Kto tu musi levele wbijać? Może to jest w pierwszej kolejności. Robot, co może zrobić robot, żeby na pewniaka... Może włączyć dopalanie w sumie. Nie są złe pomysły. Tak, zróbmy. Będzie dopalanie. Dobrze, teraz tak, skoczymy sobie tutaj i spróbujemy postrzeliwać to. Co tam się będzie dało, z tym, że zanim to zrobimy, można jakąś operację zmiękczającą wykonać. Ja bym miał taki skill jak... Właśnie, Saturation Fire. Czy możemy coś tym skillem zdziałać? Stąd nie, czyli bardziej może stąd? On your order! Tak, i Deadeye, jako najsłynniejszy skill. Oj, naprawdę, nie pozwolisz? O, tu nie pozwolisz na dwóch, to spróbuj tak. No, przekroczył tu równo. Trochę budynku było, widzę. Było jednego kodeksa i ten nie został koniec końców trafiony. Nic nie szkodzi. Dobra, chodź do góry, póki ten budynek jeszcze jest. Okej, i... Pięćdziesiąt sześć,
83. Chyba tu spróbujemy, tam to będzie trudno o Killsa. Się rozgadał. Dobrze, jak pokonamy tutaj zostałe szmaciary kodeksowe? Na budynek wejście jest utrudnione, bo zniszczyłem chyba tę ścianę, gdzie była drabina. No, bywa i tak. Tutaj zostało dwie. I to są te takie nieruszone dwie. Zaryzykujmy rapid fire tutaj do góry. Moim zdaniem bardzo udany rapid fire to był. I teraz ta koleżanka. Łatwiej byłoby tutaj wtargnąć. No tak, ale Jasia nie ma Ranen Gun, to jest właśnie przewaga takich konkretnych rangerów nad zwiadowcami. Jeżeli tylko ją trafi, to będzie morderstwo straszne. By the numbers. I tak się stało, okej. Voy a la ubicación designada. Position confirmed. A ello voy. I'm a watch. No co, zatrzymamy się na chwilkę. Absolutely. Nic w takim razie. To jest jeszcze jakiś budynusia. Co do roboty? No, dalej do przodu. Ich muss ja wohl zustimmen. Słychać coś prysalidowego w okolicy, dobra. Teraz trzeba się mieć na baczności. Prysalidom za bardzo to, czy ktoś jest w osłonie, czy nie jest, nie przeszkadza, tak więc... Nie musimy aż takiego nacisku na kończenie ruchu przy osłonie brać, jak zwykle. Moving to position. Affirmative. Covering now. Das stands on Skyner. Nic nadal, stąd coś słychać. Znowu taki ładny zakręt drogowy. Tu? Körperliche Anstrengung. Wie altmodisch. Aha. Ich überwache den Bereich. Sure thing. Not a problem. Hitting there now. Wcześniej to powinienem zrobić. En marcha las coordenadas designadas. I'm on it. Got it covered. Got it covered. Guardia. I'm on it. Ich erfasse hier irgendwelche Bewegungen. Ładne rzeczy. Jak tam team? Team jest dobrze ustawiony. To co, spróbujemy. O, Krzysajt się wykopał i się zapomniał zakopać znowu. Bardzo podejrzane. I na dodatek nie widzimy go naszym snajperem. Co zrobić? On the move. Not a problem. Gdzieś jeszcze chyba... Nie, septopoda tu nie było. Był jeszcze jakiś... Nie, nie, nie było tu septopoda. Nope.
Ale on był szybki. Nie wiem co się stało, bo teleportował się po prostu. Niby zadał ciosy, dopiero teraz Overwatchy lecą, tak? Bardzo ciekawe rzeczy. A, gra go teraz wycofuje, tak? Na pozycję. Nie wiem trochę co się dzieje, ale bardzo mi się to podoba. Pytanie, czy faktycznie zaatakował? Nie, nie zaatakował robota. Czyli gra się po prostu pospieszyła z animacjami. A rozliczyła akcję chyba prawidłowo, tak to. Tak to wygląda. O, jest kolejny. I kolejny. I kolejny. Nie wiem co się dzieje, ale. Okej, jeden się coś tu nawet chce ruszać. Miss. Nic. Też taki piękny jakiś portal w tle i coś mi mówi, że tam powinniśmy się udać. To był jeden krysalit, jeszcze jest drugi. No, no właśnie, tak to wygląda. Wrócił się na kasie, mimo że miał robota wystawionego. A jeden krysalit po prostu zmarnował Overwatcha całej drużyny, ponieważ no tak, takie to są właśnie fajne istoty i tak się właśnie z nimi bije. Jeżeli by ich było zakopanych trzech albo czterech, nie ma szansy uniknąć damage'u tak w żaden sposób. Bardzo, bardzo tak bez wyobraźni został ten przeciwnik zaprojektowany. Solid Poison, ok, czyli musi się sama wyleczyć, z tego wynika. Po prostu... Aha, musi... Musi tak to zrobić, dobrze. Give him a heal. Moving to Overwatch. Moving to Overwatch. Estoy en marcha. Explorando. Ok, jeszcze niestety są wśród nas czworonożne pastuchy. Dobra. To co, trzeba podciągnąć zespół naprzód. On my way. Affirmativo. Dann spiele ich mal Wache. On Overwatch. Scanning. Guardia. Scanning. ¿Oís eso? Sure thing. Not a problem. On Overwatch. Got it covered. Zmiana muzyki na bojową nastąpiła, co pozwala nam przypuszczać, że weszliśmy w jakiś rejon operacyjny któregoś z krysalidów. Tylko niestety jakaś sosna ucierpiała na tym strzele. O, chyba
niestety overwatchów nam braknie. Guardian? Brawo, spokojnie, w końcu. Hostile terminated. Wykrywa się, okej, i biegnie. O, jak sprytnie, Raina chyba biegnie. Miss. Zdecydowanie nam braknie apteczek, jak tak będziemy dalej grać, a tak będziemy dalej grać, bo inaczej za bardzo się nie da. No dobra. Skorzystajmy może z tego, że Joasia jest już wolna od ukrycia. Widzimy jakieś kilsy. No jest ta mal. Stampf, stampf, stampf. Pięknie. Good to go. Covering now. Moving to position. I'm on it. I think I need some help. Niestety tak jest. Więcej. Michał robi robotę. Barely a hit. Missed the target. No, no. Żenada. Dobra. To co, ja się napuścimy na niego? Chyba tak. Lo que tú digas. Reload za darmo mamy. Reload to loader się kłania i poproszę tutaj. Has visto ese? Ein Sama. Ready to engage. A tutaj chyba możemy sobie overwatchować dalej z tym. Tak, po overwatchu się nie trafia z takich dużych dystansów, z tego co widać. No, robota krysaliny mają gdzieś, mimo żeśmy go wystawili specjalnie do przodu. W następnej turze puścimy chyba Restoration, niech poleczy tu wszystkich. Zanim nas tutaj wytłucze ten poison. O, tak, to się może udać, tak? Pięknie. Sensu biec, ponieważ tak jak trzeba będzie. A, biec. Trzeba będzie wesprzeć zespół, to skorzystamy z Ikarusa. Come get some. No hay problema, jefe. Diese Einheit ist ziemlich beweglich. I'm not sure what we were expecting to find out here, but this definitely. Oh, hello. This thing could lead anywhere. It may not even be pointing at Earth. As with most things, we'll likely need to bring it back to the ship for further examination.
Nice. Nice. No, jeszcze kogokolwiek kto się rusza? Szczęście, tak. Dobra. Czyli to nie jest czas na overdrive, to ja nie wiem kiedy jest czas na overdrive. Jest holotargeted dzięki bohaterskiej postawie. Fajna. Dobra, starczy, starczy. Będzie nachladen, nie panikuj. Nie można za blisko podejść, bo dziad wybucha, siarczyście dość. A ja się i tak ruszała, tak więc raczej tu bym proponował zwykły strzał. All hostile contacts in the AO have been eliminated. The gateway is secure. Status confirmed. O, bardzo dobry. Secured the psionic gateway. Bardzo dobre zakończenie. Now it's up to Tigan and Shen to figure out what this thing does. Rannych? Nie, misja nie jest zbyt fajnie zrobiona. Jakby te krysalidy faktycznie grasowały jako pody, nawet po trzech, bez tego całego zakupywania się. To byłoby to jeszcze jakoś do ogarnięcia, ale ta gra w zakupywanie się to jest takie RNG, czy Overwatchy siądą, czy nie siądą. Dobrze, mamy to za sobą, teraz w szpitalu trzeba swoje odleżeć. I ruszamy na kolejną misję. Jechał bardzo dobry powrót, zrobił, nawet overwatcha jakieś trafiał ładnie. Siatka. Gravely Wounded, naprawdę? Dostałeś raz tam jedno dziabnięcie? Okej. Tu kończymy przygodę. Rapid Fire jak najbardziej. Okej, to jest naprawdę gruba przesada. The distinctive alien artifact we recovered from the field resembles a portal or gateway of some kind. Although we believe it provides the aliens with a means of long distance travel, potentially beyond the confines of our world itself. It will take time before we can truly understand the gateway's function. Based on what your team witnessed in the field, Commander, it is clear this psionic gateway provides the aliens with some means of far-off travel. It will be up to you to determine not only how it functions, but exactly where this gateway leads. Okay, mamy odzyskaną wielką psioniczną bramę. Staliśmy tu jeszcze na cukierki trochę i mamy progres 2 do tyłu. Teraz możemy sobie w Shadow Chamber coś podziałać. In order to analyze the alien psionic gateway we recovered, we will need to make the appropriate modifications to the Shadow Chamber first, Commander. Z tego co kojarzę, jeżeli faktycznie zrobimy upgrade Shadow Chamber, to w końcu w ramach upgrade'u posprzątają to szkło. Okej. Okay. Stać nas jak najbardziej, prądu nie trzeba, bo tu jest zbudowany na specjalnym polu. Poproszę i szkło, w końcu znalazła się szufelka. Można teraz przebadać ten Psionic Gate, odpalamy. 65 supply, 10 krystal, wszystko jest. Tak jest. Dobrze, tutaj trwają badania. Trzeba zadbać, żeby tutaj wskoczył jakiś dzielny inżynier, skąd go pożyczyć? Chyba najszybciej będzie z Proving Ground, bo tak. Nie zależy mi bardzo, żeby szybko powstał ten projekt, więc może powstawać chwilę dłużej. 4 dni, tak. A tutaj z
super. Nie wiem, czemu są puste łóżka, skoro mamy trzech rannych. Chyba się znowu leczą w knajpie. Może tak być. Znamy te triki. Nie, w knajpie widzę kapitan Sweter rządzi samotnie. To też jakoś tak pustało. O, są, super. Jakiś doktor Kitka się nimi tu opiekuje. Dobrze, czyli to mamy z głowy. Clearly did not intend for this artifact to be found, Commander. Its loss will no doubt be a significant blow to their efforts. Commander, remote reconnaissance indicates the aliens have a UFO hunting for our position. We need to be careful about where we pick our flight paths. Okay, w końcu się to UFO pojawiło. To jest chyba gra, w której najdłużej czekałem na to UFO ze wszystkich moich gier. Ona zazwyczaj się pojawia jako dark event, jeżeli go nie powstrzymamy, albo jako gwarantowany event po zniszczeniu któregoś z tych skryptowanych misji fabularnych. Najczęściej się to UFO dla mnie pojawiało po pierwszym Black Site, tak od razu, tak więc tu bardzo długo kazało na siebie czekać. To UFO nas prawdopodobnie capnie prędzej czy później, dlatego też ten budynek, który zbudowaliśmy, ten Defense Matrix, on właśnie służy celom obronnym przed tym przechwyceniem. Prawdopodobnie nas przechwycą. Można tego uniknąć, mi się to nigdy nie udało. Natomiast wiem, że jakaś jest szansa, że można uniknąć przechwycenia. Zobaczmy może tak. Chcemy z marszu atakować kolejne rzeczy. Pytanie tylko, czy mamy odpowiednie zastępstwo. Za Michała może i Sasz. Za Eina już nie ma czwartego grenadiera. Na jakimś wysokim poziomie. Michał zwykle najkrócej w szpitalu, to jest taki jego skill. Z supportów mamy tych specjalistów, mamy dobrą ilość w dobrej jakości, więc tutaj nie jest tylko. Czekamy chyba, aż się Michał naprawi. Mogę ewentualnie wziąć tego składu grenadiera, pewnie też by sobie jakoś poradził. Intel tyle i tyle. Supply drop 17 dni. Dobra, może to UFO byśmy mieli z głowy. Avenger plotting new course. Zobaczmy, jak nas tu będzie ścigać. No proszę, tu się pierwsze nowe talenty z rzutu drugiego się już tutaj szkolą. O, misja od Łysego, fajnie. Kolejny scientist, bardzo nam się przyda. To jest typu rescue misja, czyli będzie go trzeba wyjąć z ciężarówki, tak? Czyli jakiś fajny hacking po drodze, to jest plus. Spotkamy Kodeksa, Shieldbearer, Lancer, Archon, Gatekeeper. Off. Gatekeeper, Gatekeeper, wszędzie tylko Gatekeeper. Lecimy. Syby nie był zadowolony, jakbyśmy takiego misję olali. A, Intel się zawsze może przydać. Okej, okay, to będzie chyba powrót paru twarzy. Mamy, przecież tu mamy Agnieszkę. Mamy Agnieszkę, która jest profesjonalnym pułkownikiem od ciężkiego strzału, tak więc ona może z nami pójść. Jak najbardziej. Sasz pójdzie jako główny gunner. Gatka może iść jak najbardziej jako nasz specialist. Trzeba by też Krzysia wysłać. A Gatka lepiej chyba strzela, bo ona dostała tego PCS-a gdzieś po drodze, którego pożarła. Tak. Krzysia też my nie widzieli bardzo dawno już. Tak, Krzysiu nie ma PCS-a i chyba nie mam żadnego nawet dla niego na ten moment Perception, tak, wszystkie żeśmy już wykorzystali. Dobra, skład w takim razie zaraz opracujemy. Przed nami misja w zasadzie tylko po kolejny Intel i możliwość, żeby coś porozwalać, może
zdemolować, mam nadzieję, Gatekeepera jakoś bezproblemowo tym razem. O, może sobie tego weźmiemy, Psy Operativa, to jest też dobry pomysł. Okej, okay, co byśmy nie zrobili, to następnym razem się widzimy, oczywiście. Dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i do następnego, cześć!